Pierwszy dzień nowenny do świętego Józefa. Powołanie człowieka. Święty Józefie, czcząc Ciebie, męża i ojca, pracą własnych rąk zarabiającego na utrzymanie rodziny, pragniemy podziękować Ci, że swoim prostym życiem pokazałeś nam piękno powołania człowieka i cel naszych trudów. Nie piastowałeś wysokich stanowisk, nie zdobyłeś sławy dzięki zdolnościom naukowym ani artystycznym, a jednak uderza nas Twoja wielkość. Ty troszczyłeś się o potrzeby ludzi, których Bóg postawił na Twej drodze, a nie o to, czy oni będą Cię chwalić i podziwiać. Przypominaj nam nieustannie, jak cenne są te zadania, które czasami uważamy za zwyczajne. Przeciętna rodzina, zwykła praca. Oto przestrzeń, którą daje nam Bóg. Święty Józefie, pomóż nam wypełnić ją miłością. Naucz nas odnosić się z szacunkiem do tych, którzy własną pracą i troskliwością sprawiają, że ten świat powoli staje się lepszy. Taki, jakim Bóg chciał go oglądać. Przyjmując na siebie obowiązki głowy Najświętszej Rodziny, sprawiłeś, że w ukryciu małego domku w Nazarecie mogła rozegrać się niezwykła tajemnica wcielenia Jezusa Chrystusa. Pomogłeś Bogu stać się człowiekiem. Pomóż nam upodabniać się do Niego. Wszystkie swoje decyzje podejmowałeś wpatrzony w Jezusa Chrystusa. Naucz nas Go naśladować. Niech On nas przemieni na swoje podobieństwo, tak by za naszym pośrednictwem Boża miłość mogła się coraz pełniej rozlewać po świecie. Święty Józefie, pamiętaj o mnie. Czuwaj nade mną. Wspieraj mnie w pragnieniu świętości. Umacniaj mnie w odkrywaniu piękna mojego człowieczeństwa. Dbaj o moje potrzeby i te duchowe, i te materialne. Wierny opiekunie, któremu został powierzony sam Jezus, Jego Matka, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam w tej nowennie. Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek ludzi. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. A na koniec kolejny utwór z płyty o świętym Józefie pod tytułem Powiernik tajemnic Boga. Płyta do nabycia w klasztorze Karmelitanek Bosych w Gnieźnie oraz na ich stronie internetowej. Całość zaś naszej modlitwy kończymy litanią do świętego Józefa, do której link znajduje się na końcu i w opisie filmiku. Józefie, cieniu.